Cześć! Nagrywam w bardzo kiepskiej godzinie, więc prawdopodobnie to słonko, które świeci tam z okna, bardzo przeszkadza w tym, jak widać moją twarz. Mam nadzieję, że uda mi się to później obrobić jakoś w programie do montażu. A dziś będziecie mogli zobaczyć kolejny film rysunkowy i pewnie część z Was już się nie mogła doczekać, widząc tylko filmy Get Ready With Me. A film Get Ready With Me też się pojawi i myślę, że to będzie seria na kanale. W każdym razie dziś zobaczycie rysowanie i będzie to rysowanie youtuberek. Gdyż, iż, ponieważ, muszę Wam od razu powiedzieć, że ostatnio zostałam narysowana dwa razy przez Kukliksa i przez Czkawkę. Więc to są właśnie youtuberki, o których mówiłam w poprzednim filmie, te, z którymi będę robić kolaborację. I poznałyśmy się chyba w sumie na live'ach moich na kanale, więc też zajebiście, że można sobie poznać nowe osóbki tutaj. I jeżeli też macie jakieś kanały rysunkowe, bo wiem, że tam sobie komentujecie czasem, tylko ja później tego nie sprawdzam. I jeżeli macie kanały rysunkowe, to pochwalcie się tym proszę w komentarzach pod tym filmem. Ja sobie chętnie zobaczę, co wy tam robicie na YouTube. I być może też zrobimy razem jakiegoś crossa współpracy, czy coś tam, coś tam. I nie jest dla mnie istotne, ile macie subskrypcji, to nie jest ważne. Ważne jest to, że poznajemy się my, ludzie, którzy rysują, na YouTube. Więc to jest przefantastyczne. I mam nadzieję, że z dziewczynami już niedługo uda nam się spotkać gdzieś na jakimś meetupie, czy może pojedziemy sobie razem na PGA, czyli Poznań Game Arena, bo tam się wybieramy z Krzysztofem i słyszałam, że dziewczyny też chcą tam pojechać, więc mam nadzieję, że się spotkamy i będzie super. A teraz już przechodzimy do tematu dzisiejszego odcinka. Tak jak wspomniałam, zostałam narysowana ostatnio przez Kukliksa i Czkawkę i Czkawka na swoim kanale ma zarąbisty film. To jest chyba u niej seria zresztą, gdzie rysuje właśnie youtuberki, czy tam youtuberów w jakiejś swojej stylistyce, która jest odrobinę podobna do tej mangowej, więc zamieszczam Wam oczywiście linki do kanału dziewczyn tutaj na dole w opisie. I będzie też jeszcze trzecia youtuberka, która nie zajmuje się rysowaniem, ale która jest przesympatyczna. I kiedyś z nią pracowałam jako marketingowiec, więc tak, macie na dole linki w opisie do Czkawki, do Kukliksa i do Światopogląd. Więc obczajcie sobie te dziewczyny na YouTube, bo nagrywają naprawdę fajne filmy. I tak, przechodzimy już teraz do rysowania. Pierwszy rysunek, jaki zobaczycie, to Kukliks. I ta dziewczyna ma zarąbiste włosy i tak świetnie mi się rysowało po prostu ten portret, że sobie nie wyobrażacie. To była zabawa, to była autentycznie po prostu przyjemność i ja bardzo lubię kolorowe włosy, zresztą wiecie o tym przecież bardzo dobrze. Samo zdjęcie bardzo mi się podoba, jego kompozycja mnie zauroczyła. Każde z tych zdjęć jakby wybrałam sama. Nie, przepraszam, jedno ze zdjęć zostało mi wysłane przez Messengera, przez Czkawkę, bo nie znalazłam takiego zdjęcia, które by mnie, wiecie, ona ma mało zdjęć w ogóle na Instagramie, ale dobra, o Czkawce za chwilę, teraz jesteśmy przy Kukliksie. A więc zachwyciła mnie kompozycja zdjęcia, kolorystyka i układ twarzy, bardzo mi się spodobał. I fajne jest to, że właśnie ten, jakby to zdjęcie nie jest klasycznie, wiecie, w pionie, tylko jest właśnie kopnięte, jest na bok i ta postać leży i to jest fantastyczne i fajnie to wygląda. I no, chciałam to narysować, więc to narysowałam. Tutaj jakby nad techniką nie będę się za bardzo rozwodzić. Wszystkie te rysunki są wykonane w podobnej technice. Chciałam, żeby były w miarę spójne. Jedyną różnicą, jaką zastosowałam w tym przypadku, jest to, że tym razem nie użyłam papieru do markerów alkoholowych, bo chciałam, żeby to były szkice. W sensie nie planowałam tego filmu, a po prostu robiłam szkice w ramach wyzwania Draw All Year, które sobie zaczęłam jakiś czas temu i na razie mi się udaje robić rysunek codziennie. Więc to, co teraz widzicie na filmie, to jest właśnie dokańczanie tych szkiców po prostu ze zwykłego szkicownika. To nie jest papier do markerów alkoholowych, więc jakby też tusz wygląda nieco inaczej, on się inaczej rozkłada. I od razu Wam też powiem, żebyście nie używali tego zwykłego papieru. Jeżeli nie macie takiego zamysłu, to nie używajcie zwykłego papieru do markerów alkoholowych w połączeniu z nim, bo to jest bez sensu, ponieważ tusz, cześć Krzysztof, ponieważ tusz zawarty w markerach alkoholowych źle się rozkłada na zwyczajnym papierze, po pierwsze. Po drugie, zwykły papier wchłania dwa razy więcej tuszu, a więc tak naprawdę marnujecie połowę pieniędzy, które wydaliście na markery. Czego? Co robisz? Nagrywam. Nudzę się. To się czymś zajmij. Czym? Nie wiem. Znajdź sobie coś do zrobienia. Na pewno jest coś do zrobienia w domu. Przyszedłem do ciebie. Pozmywaj. Nie, przyszedłem do ciebie. Odkurzaj. Nie, przyszedłem do ciebie. Kurze. Nie, przyszedłem do ciebie. Co chcesz ze mną robić? Przytulać. Kot też. Zaklaskasz? Nie. Widzowie prosili. Nie. Co? No. Aj. Dziękuję. Proszę. Chodź.
Co, ja? No chodź, tak, ty. No, ale ja nagrywam. No, więc jeżeli nie śpicie na pieniądzach, to sugeruję jednak rysowanie markerami alkoholowymi na papierze do nich przeznaczonym. I teraz prawdopodobnie już powinniśmy przejść do drugiego rysunku, czyli do portretu czkawki. Czkawka też nagrywa na YouTube i tam, no, linki to już wam podałam, więc tak. Jest to portret, którego nie wzięłam, w sensie tego zdjęcia, na którym bazowałam, nie wzięłam z Instagrama czy gdzieś tam z jej zdjęć, tylko poprosiłam Czkawkę, żeby wysłała mi po prostu swoje zdjęcie, takie, wiecie, od frontu, normalne, ładne zdjęcie, bo ma swoich zdjęć bardzo mało na Instagramie, w sensie zdjęć twarzy. A na YouTube, z tego co wiem, to chyba, nie, pokazuje ostatnio twarz we vlogach, więc tam możecie ją zobaczyć. Tak, więc poprosiłam ją o zdjęcie, z którego będę mogła rysować. I dostałam bardzo ładne zdjęcie i narysowałam z niego portrecik. I tak jak już wspominałam, technikę chciałam zachować bardzo podobną, zbliżoną, żeby te wszystkie trzy prace były narysowane, wiecie, w podobnej stylistyce, tak jak to robi właśnie Czkawka u siebie na filmach. I no, o Kukliksie jeszcze zapomniałam wspomnieć, że niedługo u Kukliksa też pojawi się film z rysowaniem mnie. Nie wiem, czy tam będę tylko ja, czy będą też inne osoby. W każdym razie dogadałyśmy się z dziewczynami, jako że Czkawka jako pierwsza zapoczątkowała jakby te serię rysowania youtuberów i gdzieś tam, no, wymieniamy się tymi rysunkami między sobą i rysujemy siebie nawzajem. To właśnie u Czkawki możecie zobaczyć film, w którym rysuję mnie, między innymi, więc tam sobie zerknijcie na kanał do Czkawki. U Kukliksa też będzie film, gdzie będzie rysowała mnie już niedługo, jakoś w najbliższym czasie, a dziś właśnie pojawia się u mnie ten film, gdzie rysuję je obie. No, więc tak, dogadałyśmy się, że będziemy się nawzajem rysować i powiem wam, że to jest w ogóle zawsze bolączka artystów, że jakby, wiecie, możemy narysować wszystkich dookoła, wszyscy dostają swoje portrety, a artysta nigdy nic z tego nie ma, bo kto ma go narysować? Sama się mogę narysować ewentualnie. A tutaj fantastycznie, mamy już dwie dziewczyny, które chciały zrobić mi portret, więc będę miała swoje portrety, super, super, bardzo się cieszę. I w ogóle ten od Czkawki jest prześwietny. A od Kukliksa dostałam jeszcze portret taki na przerwę na live'a, taki banner, więc jak będę robić live'y, to pewnie go zobaczycie, gdzieś tam go chyba wrzucałam na grupę czy gdzieś. No, więc tak. I teraz pewnie przechodzimy już do kolejnego rysunku i jest to portret Światopogląd. Światopogląd to jest fantastyczna, przesympatyczna dziewczyna, która na swoim kanale zajmuje się głównie modą, lifestylem i urodą. I ja ją poznałam w momencie, kiedy pracowałam w marketingu. Nie jestem pewna, czy ona wie, że ja to ja, w sensie czy się zorientowała, jak jej wysyłałam ten portret, bo pytałam się jej też, czy chce być na filmie. Więc cześć, jeżeli nie kojarzysz, że to ja pracowałam z tobą, kiedy współpracowałyśmy razem przy e-boutique.pl, no to ja właśnie pisałam do ciebie te maile. Więc właśnie wtedy odkryłam jej kanał i zostałam jej widzką, bo po prostu kanał mi się spodobał. I ja czasami też lubię obejrzeć, wiecie, kanały nie tylko o rysowaniu, albo jakieś tam te kanały, o których mówiłam wcześniej, że oglądam, ale lubię też kanały typowo lifestyle'owe, urodowe, modowe. Takie kanały oglądam zwykle gdzieś tam, może nie tyle w tle, ale oglądam je wtedy, kiedy mam czas taki, wiecie, jak nie wiem, przygotowuję coś do jedzenia, albo się maluję, albo coś takiego, to wtedy właśnie lubię sobie włączyć takie filmy i uważam, że one są właśnie super na takie okazje. No, więc jak chcecie sobie zajrzyjcie do niej na kanał, bo są fajne filmy. I tak, portret, no to jakby o technice chyba wszystko powiedziałam, co miałam powiedzieć. Wspomnę jeszcze o tym, że te portrety zaczęłam szkicować w odcieniach szarości i to też był mały eksperyment ze względu na to, że ja zazwyczaj, jeżeli chcę, żeby portret był docelowo w kolorze, no to zaczynam od nakładania od razu koloru. A tutaj stało się inaczej, bo nie sądziłam, że zrobię z tych szkiców jakby pełne rysunki. Więc zaczęłam od szarości i tak jak mówię, to był ciekawy eksperyment ze względu na to, że wcześniej raczej tego nie robiłam. A okazało się, że to całkiem spoko wyszło i myślę, że jeszcze poeksperymentuję w ten sposób może z akwarelami i z innymi jeszcze mediami. No. Także jak zwykle strasznie was zachęcam do eksperymentowania z rysowaniem, malowaniem, bo to nas uczy wielu technik, nawet jeżeli o czymś, wiecie, nie widzieliśmy, to eksperymentując dowiadujemy się nowych rzeczy, potem wyszukujemy te informacje w internecie i wiemy coraz więcej. W ten sposób się dowiedziałam na przykład, że istnieje coś takiego, czy to było z monotypią?
To chyba było... Nie, to było z czymś innym. Monotypię akurat znałam już wcześniej. Ale tak, była taka technika, pamiętam, o której istnieniu jakby nie wiedziałam, znaczy nie wiedziałam, że ma nazwę i gdzieś tam sama ją wymyśliłam. A okazało się później, że coś takiego... Znaczy, to akurat nie jest dziwne, że wiecie, wymyśliłam coś, co już istniało. Ale nie sądziłam, że jest to technika jakby szeroko stosowana gdzieś tam w sztuce. Teraz możecie zobaczyć dokończony trzeci portret i nie, moi drodzy, nie będzie powtórki, jeżeli przewijaliście tego momentu, żeby zobaczyć wszystkie trzy skończone portrety, to tak się nie stanie, musicie obejrzeć cały film, żeby obejrzeć sobie wcześniejsze dokończone rysunki. Mam jeszcze dla Was info od Anuki, bo często mnie pytacie, czy Anuki Zoloran Design będzie jeszcze nagrywać na YouTube. Tak, będzie nagrywać. Miała problemy techniczne, potem miała pracę, potem nie miała czasu, bla bla. Ale dzisiaj się zgadałyśmy, że właśnie będzie znowu nagrywać dla Was filmy, więc mam też informację, że dzisiaj albo jutro to jest, nie, chyba jutro, 18 lipca, chyba tak mówiła, że ma być u niej live na kanale. I będzie jakieś tam... No nie zdradzę Wam, co będzie. Ja już wiem, co będzie, ale Wam nie powiem, więc jeżeli chcecie się dowiedzieć, co będzie u Anuki na live, to musicie tam sobie wejść i zobaczyć. I tak, prawdopodobnie 18 lipca będzie ten live, więc sobie obczajcie na kanale u Anuki, do którego link oczywiście też jest w opisie. No, a Was serdecznie zapraszam na grupę moją facebookową Gobliny Leny, bo tam się ostatnio bardzo dużo dzieje. Na dole macie oczywiście linki do mojego Instagrama, Facebooka, bloga i grupy na Facebooku, a tu macie linki do playlisty z moimi wszystkimi filmami, a także do drugiego kanału Sketchbook, na którym wpadają tylko szkice w przyspieszonym tempie z podkładem muzycznym. A my widzimy się już niedługo w kolejnych filmach, moje drogie gobliny. Do zobaczenia!